co oni w ogóle robią? Na razie tylko obstawili, no tak jak ten mostek w Siemierzycach na tym, nie? Przed przejazdem. Obstawiony jest, ale nie widzę, żeby tam coś robili. No. A tu też ciszę. Obstawili już. Chyba, że tam na boku coś robią. To coś ryją. A może jakaś awaria wodociągu albo czego? Tutaj w ciągu ulicy Gołonowskiej jest wykonywany za remont. Natomiast wiem na pewno, od dzisiaj wiem na pewno, że mamy tutaj do czynienia z ruchem wahadłowym. Z ruchem wahadłowym i to aż z trzech stron. Ulica Gołonowska, kierunek, który obecnie jedzie, czyli od Łośnia do drogi 790 i ulicy Koksowniczej. Ulica Gołonowska z kierunku przeciwnego, czyli od Koksowniczej do 790 i Łośnia, no i 790. W takich sytuacjach bardzo często spotykałem się z tym, iż ta droga boczna, czyli w tym wypadku właśnie droga, na którym jestem, droga 790, że na niej było cały czas czerwone światło i pojawiały się tylko zielone warunkowe strzałki w prawo bądź w lewo. Tak było chociażby koło stadionu w Ząbkowicach, gdy w Ząbkowicach budowano kanalizację. W tamtym czasie to generalnie generowało korki na skrzyżowaniu. Tak więc mam nadzieję, że tutaj po prostu są naprzemiennie trzy kolejne kierunki, czyli był kierunek od Łośnia, teraz był kierunek w kierunku Łośnia, no i jedzie 790, jedziemy dowolnie, czy to w prawo, ja akurat jadę w lewo i również z lewej strony tutaj powinienem mieć zabezpieczony ruch, czyli z tej strony również powinno być światło czerwone dla jadących do ruchu wahadłowego i tak też było, odwołanie ograniczenia prędkości do 30 oraz zakazu wyprzedzania.